pustka, przedwiośnie 2022 roku. Na rogu ulic Leszka Bakuły i Krótkiej robotnicy przebudowują kanalizację. W głębokim wykopie znajdują dziwną pokrywę studzienki kanalizacyjnej. Jest nią płyta grobowa, solidna, granitowa, ze złoconymi literami. Ale w miejscu, gdzie zwyczajowo znajduje się krzyż, pojawia się swastyka. Skąd taka płyta grobowa wzięła się w usteckiej kanalizacji? Zapewne z pobliskiego cmentarza. A umieszczenie jej w charakterze pokrywy kanalizacyjnej można by górnolotnie określić jako przejaw oddolnego denazyfikowania przestrzeni publicznej, a tak po ludzku jako przejaw symbolicznej zemsty na hitleryzmie. Chodziło nie tyle nawet o usunięcie znaku hitlerowskich zbrodniarzy, ile także o symboliczne sponiewieranie poprzez utopienie go w gównie i zasypanie ziemią. Kto to zrobił? Na pewno nasi. To miało miejsce już po wojnie. Polacy zasiedlający Ustkę nosili w sercach jeszcze świeże wspomnienia z II wojny światowej, z tego koszmaru sprowadzonego na nasz kraj za sprawą wyznawców hitlerowskiej swastyki. Ten znak był z oczywistych powodów znienawidzony i bezczeszczony, zwłaszcza że po wojnie można go było już bezcześcić bezkarnie. A przy okazji solidna granitowa płyta grobowa mogła się do czegoś przydać. I tak, jako podziemny właz studzienki kanalizacyjnej, ten hitlerowski nagrobek służył nieświadomym tego ustrzczanom przez kilka dziesięcioleci. No dobrze, a czy wiadomo, kogo niegdyś upamiętniała ta płyta na usteckim cmentarzu? To możemy odczytać z tych złoconych liter. Charlotte Haas, młoda kobieta, zmarła w wieku 36 lat. Haas, nomen omen. Po niemiecku jej nazwisko oznacza też słowo nienawiść. Nomen omen, bo jeśli zważymy, w jaki sposób potraktowano jej nagrobek, no i jeśli spojrzymy na czas, w którym go wykopano. Płyta z nazwiskiem oznaczającym nienawiść wyłoniła się z ziemi akurat w pierwszych dniach po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę. Ktoś powie przypadek, ktoś inny powie znak. Kim była ta kobieta? Faktycznie była nazistką? Wspólnie z kolegami genealogami z Niemiec przeprowadziliśmy w tej sprawie śledztwo. Owa Charlotte była córką podoficera cesarskiej armii niemieckiej i ustrzanki spokrewnionej ze znanym słupskim architektem. Ojciec, ten podoficer, też pochodził z rodziny architektów zatrudnionych przy budowie fortyfikacji. Charlotte nie miała zbyt szczęśliwego życia. Nie tylko dlatego, że było ono krótkie. Ojca straciła jako dziecko, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Zmarła, mając 36 lat, na gruźlicę. Nosiła panieńskie nazwisko, więc pewnie nie wyszła za mąż. Było to typowe dla kobiet pracujących na przykład jako wychowawczynie albo działaczki w hitlerowskich organizacjach dla dziewcząt. Mieszkała w Hamburgu. W Ustce pochowała ją zapewne jej matka, która, gdy owdowiała, wróciła w rodzinne strony. I to zapewne ona ufundowała ten nagrobek z napisem Kamień graniczny życia, ale nie miłości. Ten nagrobek wyróżniał się na cmentarzu? W bardzo specyficznym sensie. Nawet za panowania Hitlera na niemieckich cmentarzach dominowały akcenty chrześcijańskie. Krzyże, często takie z Chrystusem, epitafia typu tu spoczywa w Bogu, odniesienia do psalmów, cytaty z modlitw, z Biblii. A ten kamień, choć to granit, jest nasiąknięty neopogańską ideologią hitleryzmu. Pomijam swastykę. Zero tu odniesień do chrześcijaństwa, są za to znaki odnoszące się do germańskich runów. Narodowi socjaliści usilnie propagowali odchodzenie od tradycyjnego obrządku i postulowali nowy ryt, właśnie taki, inspirowany germańskim ruchem neopogańskim. Lansowały to m.in. kręgi związane z Heinrichem Himmlerem i SS. Podobnie jak ideologia komunistyczna w Związku Radzieckim zastąpiła wówczas krzyże czerwoną gwiazdą, tak w państwie ideologii nazistowskiej tradycyjny krzyż zastępować miała swastyka. Jak na tej płycie upamiętniającej Charlotte Haas.
Przez 12 lat panowania hitleryzmu ten nowy ryt nie zdołał się jednak upowszechnić i nawet w III Rzeszy grób owej Szarloty był zapewne na usteckim cmentarzu ewenementem. Niemniej z ogromnym zainteresowaniem przyglądam się teraz wszystkim robotom ziemnym w mieście. Kto wie, jakie jeszcze ciekawostki historyczne kryje miejscowa sieć kanalizacyjna.